Polscy olimpijczycy podsumują dziś udział w igrzyskach w Tokio. Na 18:00 zaplanowano galę z udziałem prezydenta. Z powodu pandemii COVID-19 igrzyska w Tokio zostały przesunięte o rok. Mimo to duch walki nie zgasł, a polscy olimpijczycy wzmocnili treningi. Igrzyska odbyły się na przełomie lipca i sierpnia. W tych dniach Polacy zdobyli łącznie 14 medali, w tym 4 złote. Po zwycięstwo sięgnęli Dawid Tomala, Wojciech Nowicki, Anita Włodarczyk oraz polska sztafeta mieszana. Na koncie polskich olimpijczyków znalazło się też 5 krążków srebrnych i 5 brązowych. W klasyfikacji medalowej Polska znalazła się na 17 miejscu. Polscy sportowcy dziś o godzinie 18:00 w Centrum Olimpijskim podsumują udział w letnich igrzyskach w Tokio. W wydarzeniu weźmie udział para prezydencka oraz wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.